Ale teraz skłońmy głowę do modlitwy i przystąpmy do studium. Dobry Boże, dziękuję Ci za to, że jesteś. Dziękuję Ci za to, że tak jak w psalmie było napisane, prowadziłeś lud swój ręką Mojżesza i nie było widać śladów Twoich stóp. Boże, to jednak wiemy, że byłeś i że to Ty byłeś odpowiedzialny za to, aby prowadzić naród i po dziś dzień Ty, Boże, każdego z nas możesz prowadzić, chociaż nasze oczy Ciebie nie widzą. I dziękuję Ci, że możemy zbierać się po to, aby wspólnie razem studiować pewne zagadnienia, pewne tematy, prostsze lub trudniejsze. Ale proszę, Boże, aby każde takie spotkanie było błogosławione zgodnie z Twoją obietnicą, gdzie dwóch lub trzech się zbiera w Twoim imieniu, tam jesteś. I Boże, chcielibyśmy przywitać Ciebie po raz kolejny na tym miejscu i poprosić o to, Boże, abyś przemawiał do nas poprzez nasze myśli, poprzez to, co będziemy czytać. I proszę, Boże, aby to na nas wpływało, aby to nas kształtowało i zmieniało. Proszę Cię o to, Boże, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Tak jak mówiłem wcześniej, miałem okazję mieszkać na północy Polski, wychowałem się tutaj na południu Polski i może to nie jest zbyt daleki dystans, tych 600 kilometrów między dołem a górą, ale jednak nawet, pomimo tego, że jesteśmy jednym kościołem jako Kościół Adwentystów, mamy pewne różnice pomiędzy tymi zborami, które są nad morzem, a tymi, które są w górach, bym tak powiedział. Są pewne różnice. My wszyscy się różnimy. Myślę, że nawet ten zbór nie jest jednolity co do wszystkich poglądów czy szczegółów, a nawet jeżeli ten zbór byłby, to już jest inny od zboru, który jest kawałek dalej. Każdy z nas jest inny. Jest to wielkim wyzwaniem. Wielkim wyzwaniem, żeby tworzyć rodzinę. W liście Pawła do Efezjan w pierwszym rozdziale, w czwartym wersecie jest napisane tak. List do Efezjan, pierwszy rozdział, czwarty werset. Jak nas wybrał w nim przed założeniem świata, abyśmy byli święci, nienaganni przed jego obliczem w miłości. Ten przekład akurat, to słowo w miłości przykleja do tego fragmentu. W innych przekładach jest on oddzielony już jakby wstępem do kolejnego wersetu. Ale to jest ciekawe, że wybrał nas, abyśmy byli święci, nienaganni przed jego obliczem w miłości. W miłości. To jest ważny akcent. My często mamy skłonność do tego, że jeżeli czytamy, że ktoś powinien być święty i nienaganny, to w zgodzie z prawem. My rozumiemy, że to jest prawo miłości. Natomiast od razu kojarzy nam się nie tylko dekalog, ale cała Tora. I myślimy o tym zewnętrznym postępowaniu. Przynajmniej ja. Ale ten akcent w miłości jest dość istotny. Ewangelista Mateusz zapisuje takie słowa: bądźcie doskonali, jak Ojciec wasz doskonały jest, prawda? Natomiast Łukasz zapisuje: bądźcie miłosierni, jak Ojciec jest miłosierny. To samo komentując, zapisuje inne słowa. Ta doskonałość, o której pisze Mateusz, jest miłosierdziem, o której pisze Łukasz. Temat miłości jest głównym tematem, który... No, temat Chrystusa jest głównym tematem Biblii, jednak ta miłość przeplata się bardzo często. Ale tak jak mówię, jesteśmy wszyscy różni. W tym zborze zauważyłem, że wielu z was przyniosło sobie kubek z wodą tutaj na główną salę i nie widzicie w tym problemu. Natomiast już w innym zborze, nawet tu na Śląsku, słyszeliśmy, że jak pić wodę na nabożeństwie? To jest bezczeszczeniem tego miejsca. Czy noszenie krawatu? Ja pamiętam jeszcze z 10 lat temu, jakby jakiś pastor czy kaznodzieja wyszedł na to miejsce bez krawatu, to byłoby to no, nie do końca postrzegane. Czy jakby trzymał ręce w kieszeni? No jak w tym miejscu? Ale w Ameryce nie ma z tym problemu. Jest to część kultury, gdzie można trzymać ręce w kieszeni.
ale poznałem również ludzi, którzy uważali, że krawat był niepotrzebnym zdobieniem. Nawet na swetrze nie powinno być żadnych jakichś akcentów. No to jest niepotrzebne zdobienie, tak jak u kobiety kolczyki. Mamy różne zdania. Dla niektórych ta pandemia jest czyimś pomysłem i brednią, dla niektórych jest sprawą bardzo poważną. Dla niektórych może Ziemia jest płaska, a dla niektórych jest okrągła. I możemy mieć różne tematy, w których możemy mieć różne zdanie, bo naprawdę jesteśmy różni. Moim zdaniem południe Polski jest bardziej konserwatywne, a północ Polski jest bardziej liberalna. Kiedy południe jest bardziej oschłe, północ jest bardziej taka wolnościowa, ale pełna miłości. My naprawdę się różnimy, wszyscy, jedni od drugiego. I nie mówię tego po to, żebyśmy teraz wszystkie te różnice wpakowali do jednego worka i wyrzucili. Tak się nie da. Te różnice są i nawet jeżeli by się udało, że tutaj w zborze wszyscy będziemy jednomyślni o jednych poglądach, to może przyjść ktoś nowy, który ma inne poglądy. I chwała Bogu za to, żeby ciągle pojawiał się ktoś nowy, który ma inne poglądy. I uważam, że chrześcijaństwa nawet nie da się podzielić na dobro i zło, bo jak popatrzymy na bogatego młodzieńca, który przyszedł do Jezusa, który był bogaty, to trudno było mu to bogactwo pozostawić. To właśnie z tej historii wyciągamy wniosek, że to bogactwo go w jakiś sposób zgubiło. Kiedy widzimy, że innych to bogactwo może pomóc, może w jakiś sposób służyć. Pamiętamy, bodajże w Ewangelii Łukasza jest napisane, że za Jezusem chodziły kobiety, zamożne kobiety, które służyły Jemu swoimi majątnościami. I tym kobietom, nawet tam jest chyba napisane, że to była żona skarbnika Heroda, jeżeli się nie mylę. I chodziła za Jezusem, służyła swoimi majątnościami, bo widziała w tym dobrą rzecz. A więc ją to bogactwo nie zepsuło, jej pomogło w jakiś sposób uczestniczyć w misji Jezusa. Kiedy popatrzymy na władzę, nie można również powiedzieć, że władza jest zła, bo kiedy faryzeuszów raczej władza zepsuła, to pamiętamy tą historię, kiedy do Jezusa przychodzi jeden z rzymskich, jakiś dowodzących wojskiem, to mówi do Jezusa, że Nie ma potrzeby, żebyś do mnie szedł, wystarczy wypowiedz słowo. Ja również jestem władcą i mam podległych pod sobie. Jak ja mu mówię, idź, zrób, on idzie, zrobi, więc jak ty powiesz, żeby sługa twój był zdrowy, on będzie zdrowy. Nie, jemu władza tylko pomogła zrozumieć, w jaki sposób Bóg mógłby działać, czy Jezus mógłby oddziaływać. I widać, że przyszedł do Jezusa z pokorą. Władza go nie zepsuła, więc nie da się ukategoryzować chrześcijaństwa tylko na rzeczy dobre i tylko na rzeczy złe. Nie da się tylko powiedzieć o dwóch rodzajach kolorów, ale raczej chrześcijaństwo czy adwentyzm widziałbym jako umiejętność nadawania kierunku w dobrą stronę. Oddziaływania na innych, aby pomóc wszystkim zmierzać w jakimś celu. Bo każdy z nas jest inny. I tak jak mówię, nie to, żeby zapakować wszystko i wrzucić do jednego worka wszystkie złe rzeczy, bo są takie rzeczy, które trzeba jasno wyrazić, że są złe i napiętnować i nie dopuszczać, aby wśród nas one się pojawiały. Ale jednak jest pewne zdanie, które było dla mnie inspiracją, chciałem się z wami tym podzielić. Znalazłem to w książce Śladami Wielkiego Lekarza i tam autorka Ellen White pisze tak. Niewielki jest pożytek z próby reformowania innych przez atakowanie tego, co my uważamy za złe przyzwyczajenia. Takie postępowanie przynosi więcej szkody niż pożytku. I nie mówię tego o tym, abyśmy nie rozmawiali o tym, co jest dobre bądź lepsze, czy w jaką stronę zmierzać, ale o tym, aby nie atakować jeden drugiego o to, co my uważamy za to, że nie jest dobre.
I wszyscy rozumiemy, że jeżeli ja uważam, że nie powinno się trzymać ręki w kieszeni, czy ubrać krawat, czy nie pić wody na nabożeństwie, czy nie spóźniać się, to ja może nawet znajdę na to jakieś argumenty biblijne i wykażę innym, że ja mam rację, a ktoś nie ma racji, to druga osoba może użyć tak samo argumentów, może nawet i biblijnych, aby obronić to, że dobrze jest pić na nabożeństwie wodę i zachować trzeźwy umysł albo różne inne rzeczy. Możemy się spierać na podstawie Biblii, a dobrym tego przykładem jest sięgnąć do lat 50., kiedy w Ameryce była wielka debata na temat tego, czy niewolnictwo jest dobre, czy złe. I wiecie, tam mieli naprawdę jedni i drudzy dobre argumenty na to, aby bronić niewolnictwa albo się nim przeciwstawiać. I to jeszcze niedawno, kiedy oglądałem pewien historyczny film na ten temat, to kiedy pierwsi czarnoskórzy ludzie poszli do szkoły publicznej dla białych, to każdy z nich dostał żołnierza, który by go pilnował, bo by go biali zabili. I przez cały okres szkoły, z rana do wieczora, brał go od domu, był z nim na wszystkich lekcjach, tylko przed toaletą się rozstawali i odprowadzał go do domu. Żołnierza. Bo tak było, tak ukształtowane społeczeństwo. A dzisiaj kto się nad tym zastanawia, czy niewolnictwo jest dobre? Dzisiaj nie prowadzi się na ten temat debat. Wszyscy wiemy, że jest złe, prawda? I że Biblia wcale nie wspiera tego. Ale jednak dla tamtej mentalności to było ważne. Dlatego, że to właśnie kultura i mentalność bardzo silnie na nas wpływa. Stąd pojawia się wiele, wiele różnic. I nie mówię tego po to, abyśmy bagatelizowali pewne problemy, ale właśnie po to, abyśmy zrozumieli, że są różnice i z jednej strony, abyśmy nie akceptowali złego, a z drugiej strony nie atakowali tego, co złe, ale co robić? To jest ważne pytanie. To co robić, kiedy są różnice? Chciałbym, abyśmy przyjrzeli się temu, jak Jezus rozwiązywał nawet bardzo trudne sytuacje. Ale zanim otworzymy pewne fragmenty w Biblii, jeszcze jeden cytat chciałbym przeczytać. Zwracanie uwagi popełniającemu błędy jest zawsze upokorzeniem go. Nikomu nie należy tego upokorzenia czynić cięższym do zniesienia zbędną surowością. Nagana jeszcze nikogo nie nawróciła, wiele natomiast odepchnęła i zamknęła ich serca na dobry wpływ. Delikatnością, szlachetnością i umiejętnym zachowaniem można zdobyć błądzących i zakryć mnóstwo grzechów. W pierwszym liście do Tesaloniczan, 5 rozdziale, 19 wersecie Paweł napisał: Ducha nie gaście. I tutaj możemy szeroko omówić sobie ten temat, co Paweł miałby na myśli, kiedy pisał ducha nie gaście, ale między innymi tego, żeby nie zniechęcać, nie zamykać człowieka, kiedy on coś chciałby, kiedy widać, że jest na coś otwarty. I w różnym kontekście, nie tylko kiedy ktoś chce coś zrobić, ale w szerokim zrozumieniu ducha nie gaście. Jak Jezus to robił? Kiedy otworzymy sobie Ewangelię Jana, 5 rozdział i 9 werset, to jest historia, kiedy Jezus spotyka się z Samarytanką przy studni. Ewangelia Jana, 4 rozdział. I tam przeczytam bodajże od 9 wersetu. Samarytanka zaś odpowiedziała: jakże ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, o wodę? Żydzi bowiem nie łączą się z Samarytanami. A Jezus odpowiedział: gdybyś znała ten dar Boga i wiedziała, kim jest ten, który ci mówi: daj mi pić, sama prosiłabyś go, a on dałby ci wody żywej. W innym tłumaczeniu jest wody bieżącej. To jest ciekawa aluzja, którą można przetłumaczyć. Zobaczcie, znamy tą historię. Samarytanka przychodzi do studni wtedy, kiedy nie ma tam nikogo. Wtedy, kiedy jest najgorętsza pora,
I nikt inny w tym czasie nie chce nieść ciężkiego dzbanka z wodą. Dlaczego? Dlatego, że prowadzi niemoralne życie. I wstydzi się go. Ale najprawdopodobniej jaka jest reakcja społeczeństwa na to, że ona ma niemoralne życie? Potępiają ją. I za każdym razem, kiedy ona idzie i spotyka się z innymi, to czuje wzrok potępienia. Więc ona nie chce się z nimi spotykać i chce iść o tej porze, kiedy nikogo nie spotka. No teraz przyszła i spotkała jeszcze Żyda. No już gorzej się nie dało. I na dodatek on jeszcze coś do niej mówi. Ale to ją zaskoczyło. Nie czuje się potępiona z jego strony. Ale mało tego, on jej coś mówi. Gdybyś znała mnie, to nawet mogłabyś dostać wodę bieżącą. Czy to nie było jej spełnieniem jakichś oczekiwań i marzeń na tamten czas? Mieć bieżącą wodę? Nie trzeba byłoby tu przychodzić do studni? No super! I ja wiem, że może to jest takie za bardzo naciąganie tekstu, używając tutaj tej wody bieżącej, ale dla niej to mogło coś zasugerować. To było jakimś... To byłoby fajne. Wtedy kobieta powiedziała: Panie, nie masz nawet czerpaka, studnia jest głęboka, skąd więc masz tą wodę? Czyżbyś ty był większy od naszego ojca Jakuba, który nam tę wodę, dał nam tę studnię, sam z niej pił, jego synowie i jego stada? Jezus odpowiedział: Każdy, kto pije tę wodę, znów odczuje pragnienie, ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie zazna pragnienia na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody tryskającej ku życiu wiecznemu. I znowu inne tłumaczenie mogłoby dać: tryskająca życiem wiecznym. W nim tryskająca życiem wiecznym. To jej już dało do zrozumienia, czyli radością zbawienia. Wiecie, to było coś, czego jej brakowało. Nie wiemy, jak wyglądało jej życie, ale sam fakt tego, że jak dalej ona mówi, że miała już 5 mężczyzn, ona czegoś szuka. Ona czegoś oczekuje. Może w partnerze oczekiwała tego, żeby mieć jakąś nadzieję, jakąś radość. I nagle spotyka tego, który obiecuje jej, że dzięki mnie możesz stać się tryskająca życiem wiecznym, radością zbawienia. I tak, kiedy przyglądałem się tej historii, myślę sobie, naprawdę, Jezus staje przed kobietą, która jest potępiana przez społeczeństwo i jej, przed nią nakreśla: chcesz nadziei życia wiecznego? Chcesz zbawienia? Chcesz tej wody? To było jej pragnieniem. I kiedy w niej ono już na tyle urosło, że chciałaby powiedzieć chcę, to co on jej mówi? Dobrze, zawołaj męża. Dotyka czegoś, co ją najbardziej boli. I dalej ona, pamiętacie te słowa, kiedy ona biegnie do wioski: spotkałam tego, który wszystko mi powiedział o mnie. Ona nagle sobie uświadamia, to on wiedział o tym, jak wygląda moje życie prywatne? A mimo tego obiecywał mi takie rzeczy? Widzicie? On znał ją, wiedział, mógłby jej o tym wszystkim powiedzieć, ale najpierw pokazał jej, co mógłby jej dać. Kiedy popatrzymy na bogatego młodzieńca, Ewangelia Mateusza, 19 rozdział. I tam werset 21. Bogaty młodzieniec przychodzi do Jezusa. Sam fakt, że jest bogaty, już coś świadczy. To jest Ewangelia Mateusza, 19 rozdział. Kiedyś spotkałem pewnego Żyda, który mi dał taką radę. Powiedział: Piotrek, jeżeli chcesz pracować misyjnie wśród Żydów, to musisz przyjechać dobrym samochodem, być drogo ubranym, a jak jeszcze powiesz, że masz 4 albo 6 dzieci, to wtedy nabierasz u niego autorytetu i on cię zacznie słuchać. Dlatego, że mentalność jest bardzo prosta. Jeżeli ty masz dużo dzieci, jeżeli ty masz dużo pieniędzy, to znaczy, że Bóg jest w twoim życiu i ci błogosławi. A jeżeli ty jesteś skromny i nie masz rodziny, to ty nie masz nic do powiedzenia, bo w twoim życiu nie ma Boga, który by ci błogosławił. I ten młodzieniec jest bogaty.
To znaczy, on ma szacunek społeczny. To znaczy, że on nie tylko jest umiejętny, ambitny i przedsiębiorczy, ale on również jest poważany. On na tamten czas, co mu więcej trzeba? Ale czegoś mu brak. Przychodzi do Jezusa i mówi, co mam robić, aby być zbawionym? Oj, to pytanie ciągnie się przez wieki. Ludzkość poszukuje ciągle odpowiedzi na pytanie, co mam zrobić, aby być zbawionym? Jezus mu odpowiada bardzo prosto. Mówi mu o kilku przykazaniach. Nie będziemy studiować całej tej historii, ale to jest też ciekawe, dlaczego Jezus mówi mu o tych przykazaniach, a nie innych. I ten młodzieniec mu odpowiada, no tego wszystkiego od dzieciństwa już robię. Czego mu brakuje? Czego on chce? Bycia doskonałym. Zobaczcie, co Jezus mu odpowiada. 21 werset. Jeśli chcesz być doskonały, czy nie mówi o jego marzeniach, czy nie mówi o tym, czego on właśnie chce, tym właśnie skupił jego zainteresowanie. Doskonały? Nie dość, że jestem bogaty, jeszcze młody, mam już wszystko praktycznie, a jeszcze być doskonałym? Tam dalej wplecione jest również, będziesz miał skarb w niebie. To dla młodego przedsiębiorcy musiała być cenna rada. Nie tylko mieć tu, ale jeszcze tam. I wiecie, Jezus kieruje do niego te słowa, sprzedaj wszystko. To tam jest akurat tak wymieszane, nie jest tak równo odseparowane, że najpierw obietnica, potem gdzieś uwaga, ale to jest ciekawe. Jezus obiecuje mu, pomimo tego, że wie, jaka jest jego przyczyna, jaki jest problem, ta chęć tego bogactwa ziemskiego. Jezus próbuje go od tego ciągnąć. Chcesz mieć skarb w niebie? Chcesz być doskonały? On chce tego. Jezus mówi mu, sprzedaj tu na ziemi wszystko, co masz. No, dla niego to było za dużo, ale to jest ten model, który w tej praktyce Jezusa występuje. Pokazać to, co człowiek może zyskać, zanim Bóg weźmie się za zmianę życia. Ewangelia Jana, 8 rozdział, jest również znana historia o kobiecie, która została przyłapana na cudzołóstwie. I wiemy, że to był cały taki wymyk faryzeuszów, którzy próbowali schwytać Jezusa. I wiemy, że to była pewnego rodzaju pułapka, ale jednak ta kobieta padła ofiarą nie tylko faryzeuszy, ale ta historia toczy się również o niej. Nie tylko stała się ofiarą, ale była tą, która popełniała ten grzech. I kiedy faryzeusze ją przyprowadzili i rzucili przed Jezusa, i kiedy Jezus wypowiedział te słowa, kto jest sprawiedliwy, niech pierwszy rzuci kamieniem. W jej uszach musiały zabrzmieć jak wyrok. No ktoś może teraz już rzucić. Jak myślicie, co było jej największym pragnieniem w tamtej chwili? Żeby ktoś spojrzał na nią z łaską, z przebaczeniem, żeby uniknąć jakoś tego wyroku, prawda? Jezus zachował się tutaj naprawdę niesamowicie mądrze, nie odrzucając prawa, które w tamtym czasie funkcjonowało i kara, która za to się należała, a z drugiej strony łaską, którą przyniósł na tą ziemię. I kiedy poprzez działanie Jezusa, wypisywanie tych grzechów faryzeuszów i wszystkich, którzy tam byli na ziemi i każdy zawstydzony odszedł, wtedy Jezus wypowiedział do niej te słowa, nikt cię nie potępił i ja ciebie nie potępiam. Idź i nie grzesz więcej. Ale te słowa, nikt cię nie potępił i ja ciebie nie potępiam, były tym marzeniem, które ona na tamten czas oczekiwała. I kiedy to marzenie się ziściło, wtedy Jezus wypowiada te słowa, idź i nie grzesz więcej.
Gdyby nie ta sytuacja, tak sobie myślałem, gdyby nie ta chciwość faryzeuszy, nie te okoliczności, w których to się stało. Myślicie, że gdyby ktoś przyszedł do tej kobiety i powiedział: słuchaj, źle robisz, co ty robisz, nie wolno cudzołożyć, jeszcze cię ktoś przyłapie, ukamienują cię, przekonałyby ją? Myślę, że już nie jeden taki był. Bo to, że faryzeusze wiedzieli, że ta kobieta cudzołoży, to nie była nowość. To nie było, że oni się dowiedzieli wczoraj: o ty, to może ją przyprowadzimy, złapiemy Jezusa. Oni wiedzieli, że ona jest. To było w jakiś sposób tolerowane, chociaż społecznie potępiane. Zobaczcie, jak niesamowicie Bóg poprowadził tą historię, że w końcu ona zapragnęła, żeby tak nie żyć. Mówienie ludzi jej nic nie dawało wcześniej, ale to realne ryzyko utraty życia i to realne spotkanie się z Bożą łaską sprawiło, że ona odrzuciła grzech, zachciała czegoś innego. Ale po raz kolejny pojawia się ten schemat tego zaoferowania czegoś pięknego, zanim Bóg weźmie się za brudy naszego życia. I ostatni przykład. Oczywiście tych przykładów jest masę, ale również taka znana historia z 5 rozdziału Ewangelii Jana. Jest chory przy sadzawce Betesda. Ewangelista Jan za każdym razem, kiedy używa słowa, że było jakieś święto, zawsze pisze, jakie to było święto. Jeżeli opisuje, że a było święto, to dopisuje Paschy, to było święto Przaśników, to było święto i używa zawsze, opisując, jakie to było święto. Tylko w tym jednym przypadku w Ewangelii Jana w 5 rozdziale, kiedy Jan pisze, że było święto, nie używa jakie. Nie podaje nam konkretnego przykładu, jakie wtedy było święto. Najprawdopodobniej dlatego, że nie chce skupiać uwagi czytelników na konkretnym święcie, nie chce tej historii umiejscowić w konkretnym święcie, ale chce najprawdopodobniej pokazać atmosferę, która panowała wtedy w mieście. A więc mamy święto. Wiecie, kiedy Żydzi świętują, no nie potrafią się cieszyć. Oni potrafią tańczyć, dobrze zjeść i to nie jest tak, jak nawet u nas dzisiaj wesela nie trwają 3-7 dni, tylko kilka godzin i już jest po weselu. A wtedy oni potrafili świętować nawet kilka dni. Nigdy nie byłem na takim święcie. Nie wiem, jak to jest na drugi dzień jeszcze cieszyć się tym samym. Ale oni potrafią. Oni potrafią przeżywać pewne chwile długi czas. A więc jest ta atmosfera święta. W mieście jest radość. Jezus idzie na święto, jak tam czytamy, ale nie potrafi wejść na to święto, kiedy zobaczył człowieka, który od 38 lat leży. I skracając, on przychodzi do niego i wiecie, zadaje mu to pytanie: chcesz być zdrowy? No wiecie, ja tak sobie myślę, no nie wiem, czy nawet to pytanie jest na miejscu. No bo co on miał powiedzieć? No leży tam 38 lat. Ja sobie nawet nie potrafię wyobrazić, jak wiele frustracji można przeżyć za 38 lat próby dojścia do zdrowia. Ja nawet tyle lat nie żyję. I on 38 lat leży tam i planuje, co zrobić, żeby pierwszym wejść. Ale przy jego schorzeniach to nie jest proste. Zawsze go ktoś wyprzedził. Może nieraz go podeptali, a może nieraz leżał na brzegu i powiedział sobie: koniec, nie będę leżał tam daleko, położę się na brzegu i tylko się wkulam, może jak już, wiecie, gdybam, ale wyobrażam sobie, że za 38 lat można wszystko przetestować. I może za 3-4 dni leżał w spiekocie słońca i może, kiedy postanowił: koniec, nie czekam już, wszedł do cienia i woda się zatrzęsła. I ktoś go wyprzedził. Wiecie, ile frustracji można przeżyć za 38 lat? I teraz przychodzi Jezus. Ja nawet nie wiem, czy bym się nie poddał. Czy nie poszedł gdzieś do domu leżeć. Nie wiem, może tam już miał znajomych. Jezus pyta się: chcesz być zdrowy? To jest przecież jego największym marzeniem.
kiedy popatrzymy na tą historię, Jezus go uzdrawia, mówi mu weź łoże, on wstaje, bierze łóżko, Jezus znika, nagle pojawia się tłum ludzi, do tej pory nikogo nie było, nikt nie chciał mu nigdy pomóc, a nagle zbiera się wokół niego grupa osób i każdy mu mówi mu, co ty robisz, nosisz łóżko, będziesz przeklęty i tak dalej. Nagle się zbiera grupa osób, która mu tłumaczy, jak żyć i co robić, żeby było dobrze, nie? Wiecie, to jest taki pewien paradoks w tej historii. Ale Jezusa już tam nie ma. Jezus go spotyka chwilę później, kiedy on już wychodzi ze świątyni. Spotyka go i to jest ciekawa rozmowa. Wyzdrowiałeś? No to teraz nie grzesz, żeby się co gorszego nie stało. Takie napomnienie. No takie delikatne. Wiecie, on był chory z powodu tego, że grzeszył. Ja nie wiem, jak trzeba grzeszyć, żeby doprowadzić się do takiego stanu, ale widać można. Grzech go wciągnął do tego, że leżał i nic nie mógł zrobić. I Jezus mu mówi, wyzdrowiałeś? Nie grzesz więcej, żeby się co gorszego nie stało. Wiecie, te historie pokazują nam pewien schemat. Jezus zna życie grzesznika, mógłby te wszystkie brudy wyciągnąć, wypomnieć mu, nagłośnić to do takiego poziomu, że aż by to człowiekowi obrzydło, ale Jezus tego nie robi. On pokazuje coś, co może obiecać, dać grzesznikowi, co może zmienić jego życie, coś pięknego. I kiedy człowiek zachce tego, to mówi, dobra, a teraz dawaj zmienimy to, co jest w twoim życiu nie tak. Kiedyś do Maurice'a Vendena, jeden z pastorów, wtedy był nauczycielem w pewnej szkole, przyszła pewna dziewczyna i powiedziała, pastorze, chciałabym się ochrzcić. On mówi, no to super, no to nie ma problemu. On mówi, ale pastorze, ale po weekendzie. No spokojnie, to nie tak szybko, bo wiesz, zanim się ochrzcisz, najpierw będziemy studiować Pismo Święte, żebyś wiedziała o Jezusie więcej, żebyś wiedziała, czym jest chrzest, po co jest chrzest i tak dalej, żebyś była świadoma wszystkich rzeczy, podjęła rozsądną decyzję. Ale tego zaciekawiło, mówię, a dlaczego po weekendzie? On mówi, no pastorze, ja umówiłam się na weekend z mężczyzną, który jest żonaty, ale już nie chciałam zmieniać planów. Ale Bóg przyjmie mnie po weekendzie? Wiecie, ja jak słuchałem tego doświadczenia, myślałem sobie, no ciekawe, co odpowie. I on mówi, przełknąłem ślinę i powiedziałem, przyjmie cię po weekendzie. I to tak nawet, sam nie wiedziałem, czy ja mogę być zgodny z tą odpowiedzią. I on opowiadał dalej, że wtedy ja zacząłem jej mówić o miłości Boga, że On ją kochał i On ją będzie kochał i co by złego nie zrobiła, czy przed chrztem, czy po chrzcie, On ją kocha i On ją będzie kochał i ona zawsze może do Niego przyjść i zawsze, kiedy wpadnie w grzech, zawsze ona może do Niego przyjść. I tak opisał jej tą Bożą miłość, że w końcu on zapytał jej, słuchaj, ale czy dla takiego Boga ty nie chciałabyś zmienić planów na weekend? Wtedy ona przełknęła ślinę, pomyślała i powiedziała, dobra, dla takiego Boga ja zmienię plany na weekend. I tak sobie pomyślałem, jejku, jakie to jest inne. Inne od mojego myślenia, który gdzieś jestem wyuczony. Żeby człowieka uświadomić o grzechu, żeby ostrzec go, żeby nie robił tego, żeby zrobił coś innego. Wiecie, miałem taką sytuację w swoim życiu, że byłem akurat wtedy na Ukrainie, tam spotkaliśmy jedną osobę, która z Ukrainy mieliśmy jechać do Niemiec przez Polskę, a akurat ta osoba do tego samego miejsca chciała pojechać i pyta się, czy byśmy ją nie podwieźli. No pewnie, dlaczego nie? I tuż przed tym pytamy się, a po co jedziesz? A ona tam spotkała takiego mężczyznę, ona chciałaby mieć dziecko, niezależnie czy on z nią będzie, czy nie, ona chciałaby mieć już dziecko, bo ona już ma taki wiek. Ja tego tak zacząłem słuchać, myślę sobie, jejku, czy ja w ogóle ją tam powinienem zawieźć? Przecież ona chce zrobić źle, ona sobie zniszczy życie, nie? I wiecie, całe takie myśli. Jedziemy w drodze i ja tak się nad tym zastanawiam, czy to w ogóle jest moralne, żebym ja ją tam zawoził. Ale na szczęście nie byłem w samochodzie sam, była druga siostra, jeszcze kilka innych osób. I jedna z tych sióstr tak z nią rozmawiała, weszła z nią w takie relacje, opisała jej tak Boga, że oczywiście, całe te plany i tak dalej się później nie powiodły. Ale to, co najważniejsze,
ta pani wróciła z powrotem do siebie, do kraju, ale mając już więź z tą siostrą, modląc się z nią i prosić o to, żeby w jakiś sposób ją ukierunkował, pokazał jej, jak żyć, co zmienić. Dla mnie to było bardzo cenne doświadczenie, bo ja bym postąpił inaczej. Ta chęć bycia takim, wiecie, czystym, nie? Nie brania udziału w jakichś złych rzeczach, często może spowodować, że nie patrzy się na człowieka z miłością i nie umie się podjąć dobrych decyzji, jak człowiekowi pomóc. Nie? Dla mnie ten schemat pokazał jedną rzecz, że potrzebuję modlić się o to, żeby Bóg nauczył mnie kochać ludzi i pomógł im pokazywać zawsze to dobre, zanim weźmiemy się za to, co jest trudne i grzeszne w życiu. I myślę, że kiedy Paweł pisze o tym, że ducha nie gaście, to on wie, że to wcale nie jest takie proste. Wie, że życie jest różne. I mówi, ducha nie gaście, a kilka wersetów dalej mówi, wierny jest ten, który was powołuje, on też tego dokona. Cieszę się, że to jest obietnicą. Wiecie, bo nam łatwo przychodzi atakowanie, krytykowanie, pouczanie w rzeczach dobrych i pozornie dobrych. W rzeczach tych, które my uważamy za złe i tych, które faktycznie są złe. I nie problem jest w tym, że my czasem napominamy rzeczy złe. Problem jest, jeżeli nie robimy tego z miłością, w sposób nieumiejętny, który nie pomaga człowiekowi to zmienić, bo my często mówimy, że mówimy na świadectwo. Przyjdziemy, nazdamy komuś i niech on teraz z tym coś zrobi, my powiedzieliśmy, nie? Nie w tym, nie o to chodzi. Nie o to chodzi, żeby na kogoś zrzucić świętość i niech on się z tym odgrzebie i ją przyjmie albo nie. Bo na mnie leży również odpowiedzialność, jak ja to podam, jak ja to pokażę, jaką perspektywę stworzę. Czy ten człowiek, wiecie, do Jezusa często przychodzili ludzie i oni nie czuli się potępiani. Kiedy nieraz czyta się słowa w Ewangelii, jak Jan mówił do faryzeuszy, po co tu przyszliście? Kto was ostrzegł? Ale nikt z nich się nie wycofał z tego, że przyszedł. Chociaż spotkali się z takim potępieniem. Dlatego, że oni zderzyli się z jeszcze większą miłością od Jana. To było coś, co ich ciągnęło. I ten, który tak silnie ich kochał, mógł również ich krytykować, bo oni nie bali się tego, nie odrzucało ich to. Myślę, że w szczególności w tak delikatnych sprawach potrzebujemy tej miłości. Tej miłości, która wypchnie z nas egoizm, a da nam współczucie i empatię do innych. I to jest rzecz, która nie może zdarzyć się, o, bo ja chcę, to ja teraz się zmienię, ale to jest rzecz, o którą trzeba się modlić i prosić o spełnienie tej obietnicy, której pisał Paweł. Wierny jest ten, który was powołuje, on też tego dokona. Ja życzę każdemu z was i sobie, abyśmy właśnie tej miłości dosięgnęli i abyśmy byli w tej doskonałości, która wypełnia się w miłości. Amen. Amen. Pomodlimy się na koniec. Dobry nasz Boże, ja dziękuję ci za to, że ty kochasz. Kochasz tak, że nie potrafisz inaczej. I dziękuję ci, Boże, że byłeś tak delikatny dla tych wszystkich osób, że chociaż wiedziałeś o ich życiu prywatnym, wiedziałeś to, co ich hańbi, to, co jest grzechem, jednak dawałeś im obietnice piękne, te, które im się marzyły. Dziękuję ci, że nikogo z nas, Boże, nie potępiłeś, ale delikatnie uświadamiałeś o tym, jak grzeszne jest nasze życie i każdy z nas mógł odczuć twoją miłość i twoją łaskę i dlatego właśnie się nawróciliśmy. Boże, dziękuję ci za twoją wielką miłość. Proszę, abyśmy doświadczali ją i czuli każdego dnia i uczyli się od ciebie, co to znaczy kochać innych. Proszę o to, Boże. Pomóż, aby twoje słowo stawało przed nami każdego dnia i pomogło nam szanować, kochać, troszczyć się o innych, pomimo różnicy zdań, pomimo różnicy podejścia do różnych spraw, pomimo różnicy tego, co uważamy za dobre czy złe, różnic teorii czy zrozumienia, pomóż nam, Boże, nie krytykować się,
ale pomóż nam, Boże, wszystkim dochodzić do jedności zrozumienia w miłości i w szacunku. Prosimy Cię o to, Boże, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.